Siema, jestem Orcz, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam, oprócz tego, że E2 tutaj sobie odbiliśmy, jak chodzę oraz jak rozwalam klan Stare Orły. W zamian za to, że mimo naszej ugody, oni nadal mnie wyzywają i nawet osoby, których bym się tego w życiu nie spodziewał, jak na przykład Fafrik, gdzie mogę wam oczywiście wrzucić screena, mnie zaczęły wyzywać, co jest generalnie nie do przyjęcia, ponieważ Fafrik to był dobry ziomek. Ale jak się okazało, mimo tego, że nie ma mnie w Starych Orłach, a nigdy nie mieliśmy spiny, zawsze był w porze ziomkiem, zaczął mnie wyzywać. Także co? Nie będę wyciągał większych brudów tutaj na światło dzienne, jednak na pewno z chęcią pójdę i odwdzięczę się za to, co się tutaj dzieje na czacie. A ponadto ostatnio w Idhan Lambo pisał, że nie większość klanu mnie na surówce poskłada, więc rzucę wam kilka przykładów, chociażby tutaj przykład Dante Devila, który był tak bardzo pewny siebie, że mnie pokona, ale jak to wiadomo, oczywiście nie poradził sobie ze mną, także zapraszam dalej. A więc tak, Mroza, tutaj Zorin i mamy pierwszego, jest nim Yasuo. I już. I mamy kolejnego. Jest z nim tutaj Sepo Floti. Także. Podwójny. Zaraz rozkminimy, jak tutaj go pokonać. Solo go nie ubije. Nie ma co się oszukiwać. Jest zbyt silny. Szkoda, że muszę się z wami bić, no ale. Ale sami do tego doprowadziliście, moi drodzy. I dalej gwałtowny strzał, pyk. I płonąca. 19%. No i zaraz kończymy tutaj zabawę. I czekamy na E2. Zorin, ale ty. Oj, 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 tutaj to już przegramy. 2-4, 6-3. To niestety nie pyknie. Ale śmiało. Zawsze będziemy stać. Nigdy się nie poddamy. Trochę bez dźwięku, jednak rozmawiałem przez telefon, no i tutaj musiałem to wyciszyć, ale jak widzicie, E2 poubijane, podedani, no i teraz kolejny, no raku niestety, ale muszę cię zdjąć, także rozpoczynamy płonącą strzałą dla ciebie. Następnie twój ruch.
Podwójny strzał. Jeszcze jedna płonąca. 2%. I gwałtowny. Idzie se po floti. Nie ulęknę się. Stanę naprzeciw niego. Śmiało. Rozpoczniemy podwójnym dechem. Bijemy ogniem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ciężko, ciężko. Zanim coś zrobię, to już mam tutaj mało HP. Ale dobra. Szybko poszło. Także to tyle, moi drodzy, niebawem kolejny odcinek. Jak już wspominałem, więcej w marcu na 3000 subów oczywiście losujemy legendę. No i też mamy drugą legendę, która czeka na Was na jakiś konkurs na luzaku. Zobaczymy, co z nią zrobimy. W każdym razie dwie legendy na Was czekają, moi drodzy. Także życzę Wam miłego wieczoru, trzymajcie się, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej!